Dziś w testach MiniLab 3. Klawiatura, za pomocą której można wybierać i edytować barwy wirtualnych instrumentów, integruje się także z kilkoma programami DAW. Jeden z nich jest nawet dołączony. MiniLab 3 to niepozorna, mała, dynamiczna klawiatura MIDI z 8 czułymi na siłę uderzenia i docisk padami do wybijania rytmów. Pady są podświetlane paletą kolorów RGB w zależności od pełnionej funkcji i ustawień. W porównaniu z poprzednią wersją całkowicie zmieniono także układ pozostałych regulatorów. W miejsce 16 enkoderów mamy teraz 8 enkoderów i 4 suwaki, a także enkoder sprzężony z wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem do szybszego i łatwiejszego przeglądania barw. Z lewej strony znajdziemy wstęgowy pitch bender oraz koło modulacji, a także przyciski służące transpozycji oraz obsłudze niedostępnego w poprzednich wersjach klawiatury trybu akordowego. Na tylnym panelu znajdziemy złącze USB-C, złącze do podłączenia pedału sustain oraz wyjście MIDI, które możemy wykorzystać np. do współpracy z zewnętrznym instrumentem. Zwykle omawiam dołączone oprogramowanie pod koniec testów, ale tym razem muszę zrobić wyjątek, bo to tak naprawdę jest esencja tego, czym jest Analog Lab. Jest to klawiatura ściśle zintegrowana z aplikacją Analog Lab 5. Można ją uruchamiać jako niezależną aplikację, ale też jako wtyczkę, a wewnątrz niej uruchamiane są te wszystkie instrumenty wirtualne, które widzicie. Do dyspozycji jest około 500 presetów i za pomocą tego potencjometru z Shiftem możemy wybierać rodzaj barwy, czy kategorię barwy, a następnie dookreślić jej rodzaj, a na liście pojawią się presety danego typu. Z prawej strony widać, z jakiego instrumentu te presety pochodzą. No i oczywiście można je wybierać za pomocą potencjometru. Kliknięcie powoduje, że barwa jest ładowana. A więc teraz pod palcami mam DX7. A pod potencjometrami kluczowe parametry, które też widać na ekranie. No i zazwyczaj te parametry, ten wybór parametrów jest wystarczający, żeby barwę edytować w naprawdę dużym zakresie. Zobaczcie. Samą aplikację możecie rozszerzyć do pełnej wersji, wówczas zyskacie dostęp do nie kilkuset, ale kilku tysięcy presetów. Wydaje mi się, że jest ich ponad 10 tysięcy. Postaram się to sprawdzić i jeśli nie zapomnę, to napiszę w komentarzu. Ale oprócz tego, jeśli wykupicie V-Collection jako pełną kolekcję instrumentów uruchamianych właśnie na ścieżkach jako instrumenty wirtualne, to będziecie mogli także edytować presety wszystkich tych barw i uruchamiać ich panele wewnątrz Analog Lab, czyli nadal korzystać z tego całego ekosystemu, wybierać barwy, korzystać z makry, ale jednocześnie dostrajać czy tworzyć barwy zupełnie od podstaw. Klawiatura ma też bardzo fajny tryb akordowy. Możemy wprowadzać własne akordy po to, żeby je odtwarzać za pomocą jednego klawisza. Do tego możemy także dołączyć arpeggiator. Akord możemy także wymienić, na przykład na taki właśnie durowy. No i przytrzymując Shift i ARP, czyli pierwszy pad, możemy przełączyć klawiaturę w tryb obsługi arpeggiatora i teraz pierwszy potencjometr włącza i wyłącza arpeggiator, a kolejne 7 pozwala obsłużyć 7 różnych parametrów arpeggiatora. Swing, bramka, tempo, a także możliwość synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami, no i oczywiście zakres w oktawach. Zatem zabawy jest tym co nie miara. No i co najważniejsze, można też wykorzystać to z zewnętrznym syntezatorem na przykład. Klawiatura automatycznie rozpoznaje uruchomiony w naszym komputerze program DAW. W tym wypadku jest to Ableton Live. Wersja Lite jest dołączana, taka ośmiościeżkowa do tej klawiatury, ale także ta integracja jest automatyczna z programami Beatwig, Apple Logic, Propeller Head Reason oraz FL Studio. Użytkownicy innych programów, np. Cubase'a czy Pro Toolsa, mogą skorzystać z protokołu Mackie Control i wówczas również możliwe skorzystanie z sekcji transportu, a także zawiadowanie głośnością,
panoramą czy też wysyłkami na trackach. Przełączę teraz klawiaturę z trybu Arturia, w którym to trybie można właśnie zawiadywać parametrami wirtualnego Analog Lab na tryb, który nazywa się po prostu Shift Program, czyli DAW. W tym trybie pokażę Wam, jak przebiega ta integracja z programem Ableton Live. Zwróćcie uwagę, że uruchomiłem sobie instancję Analog Lab już na każdej ścieżce. Wystarczy tylko uruchomić sobie teraz interfejs, otworzyć i będę mógł w łatwy sposób przełączać się pomiędzy tymi instancjami i dokonywać rejestracji. Więc zobaczmy, jakie mamy barwy. Oto pierwsza z nich. Tu mam bas, tutaj perkusję, tutaj pianino i na ostatnim padzie pad, który może trochę przyciszę za pomocą potencjometru. A więc wybieram sobie instrument i nagrywam. Drugi instrument, który nagram, to będzie bas. Bas nagrany, może teraz pad. I ostatni instrument, który nagram, to będzie oczywiście pianino. Także tak to działa. No i mogę teraz zmieniać sceny po to, żeby na przykład niektóre instrumenty sobie wyciszyć, jak chociażby pad. I mogę regulować także różnego rodzaju parametry poszczególnych właśnie elementów. Na przykład dodawać delay i pogłos samego programu. Także tych możliwości jest sporo. Regulacja w panoramie i głośność oczywiście. Także działa to bardzo, bardzo fajnie. I oczywiście mamy transport, czyli mogę w każdej chwili zatrzymać, zapętlić, czy też włączyć globalnie nagrywanie, bądź też nabicie tempa. Nie da się ukryć, że ważnym aspektem oceny klawiatury jest to, czy sama klawiatura jest po prostu dobra, i w tym wypadku muszę powiedzieć, że ta klawiatura jest bardzo przyjemna. Ja początkowo sądziłem, że to jest ten sam rodzaj klawiatury, co w przypadku Analog Laba, którego kiedyś testowałem i którego też posiadam od wielu lat. Ta klawiatura Analog Lab właśnie, ona wypadła w moich testach najlepiej wśród małych klawiatur, jako najlepsza klawiatura. I ta klawiatura tutaj jest bardzo podobna. To nie jest ta sama klawiatura, bo nawet po klawiszach widać, że jednak ich wielkość jest trochę inna. Klawisze MicroLab są odrobinkę lepiej wyciszone, ale generalnie ich akcja jest bardzo podobna. Także no muszę Wam powiedzieć, że ta klawiatura po prostu jest przyjemna. Pady do wybijania rytmów przyjemne, gumowane, dosyć duże. I też dosyć czułe. Rzeczywiście stosunkowo łatwo uzyskać uderzenia o nawet małej głośności. Należy tylko pamiętać o tym, żeby raczej ten pad docisnąć, a więc 15, 20, 30 w skali do 127 bez problemu. Średnio mocne uderzenie generuje velocity w okolicach 100. Pady nie zawsze reagują na takie muśnięcie. Raczej trzeba się nastawić, żeby po prostu je lekko docisnąć. Natomiast aftertouch działa z bardzo, bardzo, bardzo dużą precyzją, także fantastycznie to tutaj rozwiązane. Oczywiście, jak chyba dla wszystkich urządzeń Arturii, mamy MIDI Control Center, które możemy wykorzystać do zaprogramowania naszej klawiatury, do wysyłania także poprzez właśnie fizyczny port MIDI określonego rodzaju komunikatów, a więc pięć ustawień user. Zobaczcie, jeżeli chodzi o pitch bender czy koło modulacji, wybieramy kanał, minimalną, maksymalną wartość, rodzaj komunikatu, ale także właśnie
kontroler CC, czyli kontrol część, który ma być wysłany. Jeśli chodzi o pady, możemy także regulować kolor podświetlenia takiego padu i po wysłaniu do pamięci on nie będzie się świecił, podświetlany był kolorem białym, ale będzie się świecił na przykład na zielono. Wybór tych kolorów jest dosyć spory. Wybieramy kanał, to akurat 10, bo zazwyczaj na tym kanale jest właśnie perkusja, w przypadku różnych maszyn perkusyjnych i tak dalej. Także dwa banki tych padów po 8 możemy sobie tutaj poustawiać, bank jeden, bank drugi, zmieniać kolory. No i każdy w zasadzie potencjometr również możemy dość swobodnie poprogramować. Także to jest bardzo fajne, jeśli chcecie wykorzystać tą klawiaturę na przykład do sterowania jakimś zewnętrznym syntezatorem. Zapisywanie też jest bardzo łatwe. Jedyny minus jest taki, że po zapisaniu w pamięci jakichś ustawień będziecie musieli się pomiędzy nimi przewijać, a więc to przewijanie, to przełączanie pomiędzy trybami Arturia i DAW trwa trochę dłużej. Być może to jest kwestia tego, że ja mam takie przedpremierowe oprogramowanie, być może to jeszcze uda się zmienić. Z drugiej strony, jeśli chcecie, aby to ustawienie było na stałe w klawiaturze, no to tak właśnie powinno to działać. Co ciekawe, w dolnym oknie możemy sprawdzić, czy rzeczywiście wysyłane są te komunikaty, które chcemy, aby były wysyłane. Także to jest bardzo fajna taka dodatkowa funkcja, double check, tak ja bym powiedział. Z trybu Controller Map możemy przyłączyć się do trybu Device Settings, w którym to trybie możemy dokonać szeregu takich bardziej precyzyjnych ustawień dotyczących działania poszczególnych właśnie kontrolerów, akceleracji enkoderów, czy też tego, jak ma reagować klawiatura na siłę uderzenia, czy w sposób liniowy, czy logarytmiczny. Pady, tutaj mamy na przykład do wyboru tryb Fixed Velocity, a więc możliwość wyzwalania bębnów z tą samą głośnością. Bardzo się to przydaje, jeśli nie chcemy za każdym razem mieć stopki, która będzie miała inną głośność, a chcemy ją nagrać za pomocą padu. No i też aftertouch samych padów również podlega regulacji. Także pedal sustain, oczywiście tu też możemy odwrócić tą polaryzację. Bardzo dużo przydatnych takich praktycznych ustawień w tej sekcji. Seria Minilab jest na rynku już w zasadzie prawie 10 lat, jeśli dobrze liczę, i pozostaje jedną z najciekawszych ofert tego typu tak naprawdę. Oczywiście są też większe i mniejsze klawiatury dostępne, które również mają integrację właśnie z Analog Labem. Ta jest najnowsza, jest o tyle ciekawa, że ma i pady, i potencjometry, i jest stosunkowo mała, więc jest bardzo wygodna, taka przenośna dla kogoś, kto potrzebuje właśnie takiej klawiatury. Ale w zasadzie jedynym takim konkurentem Arturii jest, czy pozostaje, Native Instruments, które to klawiatury również pozwalają przeglądać właśnie barwy i edytować je za pomocą właśnie potencjometrów z poziomu samej klawiatury. Pozostali gracze koncentrują się raczej na integracji z programami DAW i tutaj dobrym przykładem mogą być produkty marki Novation, na przykład Launchkey do sterowania programu Ableton Live czy FL Key do sterowania FL Studio. I rzeczywiście w przypadku produktów Novation ta integracja, w szczególności z Abletonem, jest troszeczkę głębsza i to samo dotyczy też FL Studio, bo tam można na przykład programować sobie sekwencje, czy też obsługiwać sampler do pewnego stopnia. Tutaj ta integracja jest dosyć podstawowa, no ale Minilab, czy w ogóle klawiatura Arturii mają tą zaletę, że świetnie współpracują właśnie z Analog Labem i pozwalają przeglądać barwy, a to jest duży, duży moim zdaniem plus. Podsumowując, Minilab 3 to fajny, dopracowany produkt ze świetną integracją z oprogramowaniem, bo możliwość przeglądania i edytowania barw, no to jest game changer w wielu wypadkach. Powiem tak, zajmując się miksem i masteringiem od wielu lat, doszedłem do tego, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od selekcji barw, od ich doboru, a więc możliwość szybkiego przeglądania, dostrajania tych barw jest niezwykle cenna. Nie wszystko da się później naprawić w miksie. Co więcej, te barwy są po prostu bardzo dobre, bo one pochodzą ze świetnych instrumentów. Jest ich wprawdzie tylko i aż 500, ale są na tyle różnorodne i na tyle jest ich dużo i na tyle można za pomocą tych potencjometrów dopasować ich brzmienie do naszych potrzeb, że wydaje mi się, że nie powinno wam tych możliwości zabraknąć. Sama klawiatura bardzo fajnie estetycznie wykonana, dobra klawiatura,
ładne barwy, przydatne pady, fajnie działające płynnie enkodery, no i suwaki, które mogą się przydać w grze na żywo. Do gry na żywo właśnie do ustalania poziomu wysyłek czy poziomu głośności suwaki są zdecydowanie przyjaźniejsze, bo od razu widzimy, jaki jest poziom, szybko możemy go wyregulować, nie musimy patrzeć w ekran, nie musimy zastanawiać się, czy szybko, czy wolno zakręciliśmy potencjometrem, także z punktu widzenia kontroli takiej właśnie gry na żywo, kilku warstw, no to to się bardzo przydaje. No cóż, pady mogły być większe, mogły być w układzie 4x4, ale wtedy sama klawiatura byłaby już znacznie większa. Fajny jest tryb akordowy, no koło modulacji, pitch bender w postaci wstęg. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, no ale to działa. To działa, to z pewnością jest tańsze rozwiązanie, też jest bezpieczniejsze, łatwiej taką klawiaturę przenieść, one nie są podatne na uszkodzenia. Także no, wszystko ma swoje plusy i minusy. Klawiaturę w szczególności poleciłbym tym, którzy nie mają jeszcze zbyt dużej biblioteki instrumentów wirtualnych i właśnie chcieliby klawiatury, która pozwoli im wybierać barwy. Zawsze można upgrade'ować Analog Lab albo wykupić V-Collection w przyszłości, więc jest to bardzo fajne. Świetny również pomysł na prezent dla kogoś, kto dopiero zaczyna albo być może chciałby zacząć, bo jest klawiatura, podłączamy ją do komputera, instalujemy Analog Lab. Nie musimy nawet instalować żadnego dodatkowego programu i już możemy grać, wykorzystując nawet pokładowe sterowniki Windows czy Mac. To po prostu będzie działać. Podłączamy do komputera słuchawki, klawiaturę i mamy już zalążek studia. Co więcej, jest oczywiście Ableton Live wersja 8-trackowa, więc z niej również można korzystać, by zacząć tworzyć muzykę. Także tyle. Fajnie, estetycznie wykonany produkt ze świetną integracją z oprogramowaniem. Jeżeli chodzi o samą integrację z DAW-em, no to ona jest taka dosyć podstawowa i tu być może szukałbym innych produktów, które tą integrację uzupełnią. Dedykowane kontrolery jak Push czy maszynę, bądź też klawiatury, lączki, które dają troszkę więcej możliwości rzeczywiście. Natomiast z punktu widzenia tak jakby pewnego kompletu, potencjometry, suwaki, pady, integracja, możliwość przeglądania barw, no to to jest naprawdę fajna oferta. Tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu, będę się starał odpowiadać. Do usłyszenia. Cześć.